Przewodnik jako studentka w bieli? Droga wyczekiwana, najwspanialsza, najwybitniejsza z uczonych, Madame Curie. Rano mieliśmy w Northampton najprzeraźliwszą ulewę, a teraz się rozpogodziło i wyszło słońce. W ten sposób nawet niebo okazuje, jak bardzo jest radę, że odkrywczyni radu odwiedza Smith College, jedno z 7 najlepszych żeńskich szkół w Ameryce, aby odebrać honorowy tytuł doktora, doktorki nauk ścisłych. Ja może mówię niezdarnie i po szkolnemu, gdyż jestem wzruszona, ale proszę wierzyć, że dla nas to naprawdę najważniejsza rzecz. Niech cały ten kraj, cały świat dowie się, że są w Northampton dziewczyny, które chcą być jak Maria Curie. Przewodniczka, jako profesor Szync, opowiem wam o Madame Curie. Also, pewnego razu do jej pracowni wpada służąca i krzyczy: proszę pani, pomknęłam szpilkę. Nie szkodzi, mam tu drugą, odpowiada Madame Curie. Widzicie, oto wielka, zaabsorbowana pracą uczona. Jeśli chcecie być jak Maria Curie, miejcie zawsze w zapasie drugą szpilkę. To taka zabawna historia, że aż szkoda, aż naprawdę żal powiedzieć, że całkiem nieprawdziwa. Przewodnik jako przewodnik. Chwilę trwa cisza. Przewodniczka jako przewodniczka. Zaskoczenie. Zepsuła anegdotę panu profesorowi. Przecież nie musiała prostować. Profesorowie uwielbiają takie przecież zupełnie nieszkodliwe anegdoty. Zarzuciła mu publicznie, że mówi nieprawdę. To zawstydzające. Zmieszał się. Dopiero po dłuższej chwili któraś ze studentek zaczyna klaskać. Dopiero po dłuższej chwili dołącza się druga, potem trzecia, potem jeszcze trzy.